Jeśli ktoś miał choć cień wątpliwości, że w Codemasters pracują zwariowani ludzie, ten zapewne pod koniec kwietnia się go pozbył. Oto zapowiedziano największą dotąd odsłonę serii Grid. Przyjedzie do nas rok po premierze dwójki. Jakim cudem? Sam styl, w jakim oznajmiono nam powstawanie nowej części, pozwala przypuszczać, że autosport to przedstawiciel modnego ostatnio trendu bezpiecznych przystawek przed daniem głównym. Taka przyjemna gra z gatunku nic nowego pod słońcem, coś w stylu Borderlands Pre-Sequel czy Batman Arkham Origins. Codemasters potwierdziło już, że pracuje nad niezapowiedzianą jeszcze produkcją przeznaczoną na nowe konsole i chociaż nie mamy 100% pewności, że będzie to trójka, taki scenariusz wydaje się być najbardziej logicznym wytłumaczeniem. Zapowiedziana część ominie nową generację i powstaje dlatego, że twórcy nie chcą, by fani znów musieli czekać parę lat na kolejną odsłonę cyklu. Czas zatem odpowiedzieć na podstawowe pytanie, dlaczego właściwie mielibyśmy to kupić? Wydaje się, że główny target dla twórców stanowić mają przede wszystkim odbiorcy, którzy nie byli zbytnio zadowoleni z tego, co otrzymali w części drugiej. Tamta po znakomitej jedynce trochę rozczarowała. Znaczna część nowości względem drugiej odsłony to tak po prawdzie powrót do sprawdzonych rozwiązań w stylu widoku z kokpitu. Ostatnio jego brak panowie z Codemasters starali się wytłumaczyć zbyt małą mocą PlayStation 3 i Xbox 360. Podobno musieli zaoszczędzić trochę energii, by wrzucić do gry bardziej zaawansowany system przeliczający reakcję pojazdu czy publiczności w pełnym 3D. Przy Autosport okazało się, że wcale nie potrzeba na wspomniane bajery tak dużo mocy napędowej, dlatego kamera z kokpitu wraca w glorii i chwale. No lepiej późno niż wcale. Model jazdy pozostanie, po staremu, bardzo arkadowy. Samo Codemasters określa Autosport jako zręcznościówkę doprawioną elementami symulacji. Tych ostatnich będzie tu ciut więcej względem pierwszej części, nie powinno to jednak znacząco wpływać na zabawę. Imponująca jest za to obietnica przeszło 100 tras podzielonych na 22 unikatowe środowiska. Część to przeróbki z pierwszych dwóch odsłon, nie zabraknie jednak także nowych torów. Grid Autosport połączy szusowanie po ulicach znanych metropolii z przygodami na zamkniętych torach wyścigowych, do tego każdy ma się wyróżniać odmiennym stylem prowadzenia pojazdu. W związku z ulepszonym AI przeciwników bardziej przyciąga także feedback, który, podobnie jak poprzednio, pozwala cofnąć wyścig o parę sekund i na przykład uniknąć kraksy. Na trasie spotkać się może jednocześnie do 16 kierowców. Twórcy chwalą się, że przez cały czas produkcji prowadzili konsultacje z zawodowymi rajdowcami oraz dziennikarzami specjalizującymi się w sportach motorowych, co pozwoli im bardziej zróżnicować poszczególne tryby gry. Dla przykładu, przyzwyczajenia z wyścigów ulicznych, takie jak przepychanki czy ścinanie zakrętów poboczem, będą karane na zamkniętych torach. Ponadto Codemasters obiecuje bardziej ożywić tryb kariery i zwiększyć wrażenie uczestnictwa w prawdziwym, dynamicznym świecie wyścigów. Ważna będzie opcja współpracy między kolegami z drużyny, którzy mogą wspomóc nas przykładowo przez blokowanie przeciwnikom pola manewru. Kariera w Autosport ma opierać się na rywalizacji drużyn wyścigowych, więc trzeba będzie nieco się nagimnastykować, by otrzymać propozycję współpracy od najlepszych ekip. Struktura multiplayera nie ulegnie zbyt dużej zmianie, całość ponownie opiera się o system RaceNet. Ważną cechą rozgrywek sieciowych mają być jednoczące graczy kluby wyścigowe. Multiplayerowe doznania uzupełnić mają pojawiające się co tydzień pakiety wyzwań dla kierowców. Czekają nas liczne poprawki w kwestii samej oprawy wyścigów, zarówno dźwięku, jak i wyglądu. To dalej ten sam Ego Engine, znany z dwóch poprzednich odsłon, wzbogacony jednak o nowe efekty związane z dymem czy szczegóły typu falujące pod wpływem ciepła powietrze. Tak po prawdzie są to jednak kwestie czysto kosmetyczne, mające na celu pogłębienie imersji. Nie jest to w żadnym razie nowa jakość. Na nią najpewniej poczekamy do czasu premiery trójki. No właśnie, w sumie lista zmian nie prezentuje się specjalnie oszałamiająco, powinna jednak trafić w gusta fanów. Zapowiada się nam ciekawa wyścigówka, która mimo wszystko ma za zadanie przede wszystkim rozbudzić nasz apetyt przed daniem głównym. Zakup jak najbardziej warto rozważyć, ale przy okazji kolejnych odsłon nieznaczne w sumie poprawki mogą już nie wystarczyć. To co, Codemasters? Kiedy premiera Grid 3?